Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony relacjom między agentami nieruchomości i agencjami nieruchomości, a deweloperami. Opowiem o silnych stronach współpracy w tym zakresie, jak i troszkę o ewentualnych zagrożeniach, a także o tym, jak myślę, że w przyszłości może taka współpraca wyglądać. Zapraszam na ten odcinek. Developer pokrótce. Jest to firma, która na jakiejś części gruntu, którą najczęściej nabyła, buduje jakieś nieruchomości. I tych deweloperów naprawdę jest bardzo wielu, tak samo rodzajów tej deweloperki jest bardzo dużo, natomiast my najczęściej, mówiąc deweloper, myślimy, że to jest firma, która buduje mieszkania, bloki, ewentualnie jakieś tam osiedla domów. I rzeczywiście to jest największa gałąź deweloperki. I ta deweloperka jest najbardziej taka aktywna na rynku i tak samo najczęściej my, jako agenci nieruchomości, z takimi deweloperami i z takimi nieruchomościami deweloperskimi mamy do czynienia. No i najczęstszym przypadkiem, najczęstszą taką sytuacją, w której występowała zawsze współpraca, to jest coś takiego, że deweloper budował duży budynek mieszkalny, duży blok mieszkalny, w którym znajdowało się przykładowo 300 mieszkań, które trafiały na rynek. Stawiał ten deweloper swoje biuro sprzedaży w odpowiednim dla siebie momencie, w którym było jeden, dwóch, trzech, czterech handlowców, zależy jaka to była duża inwestycja. Natomiast na rynek także trafiała możliwość, aby agenci nieruchomości mieli w swojej bazie te nieruchomości po to, że mając kogoś na rynku wtórnym, jeśli pokażemy komuś 10 mieszkań i cały czas ktoś mówi, że tu mu się wnętrze nie podoba, to nie ma tego, to żeby agenci mogli przerzucać ich na rynek pierwotny. I ten układ był całkowicie fajny. Natomiast agenci mieli coraz większy problem w pewnym momencie z pozyskiwaniem tych ofert na rynku wtórnym. Stawało się to być może coraz trudniejsze i zauważyli, że na tym rynku pierwotnym w zasadzie nie trzeba pozyskiwać, tylko trzeba łatwiej przekonać tych poszukujących. Więc zaczęli coraz bardziej promować swoje ogłoszenia. Praktycznie były firmy, w których całe gałęzie agentów były poświęcone tylko i wyłącznie obsłudze rynku pierwotnego. Na przykład Home Broker bardzo w tym był silny i bardzo skuteczny, uważam. I taka sytuacja tak to spowodowała. I jeszcze do tego ten wzrost deweloperskich mieszkań, ta ilość pozwoleń i naprawdę wykonawstwo i popularność tych mieszkań spowodowała, że coraz więcej agentów zaczęło się zajmować tylko i wyłącznie tym rynkiem nieruchomości. No i właśnie o co chodzi w takim przypadku? W takim przypadku najczęściej relacja dewelopera wobec agentów jest taka: ok, podpiszemy z tą umowę, jeśli nasz klient nabędzie jakąś nieruchomość, no to wam się nic nie należy. Jeśli wy przyprowadzicie klienta, który nabędzie tę nieruchomość, no to wam się coś tam należy. Natomiast jeśli wy przyprowadzicie tego klienta, a to się okaże, że ten klient był naszym klientem 5 lat temu, ponieważ był na jakichś targach budowlanych i w zamian, że dostał długopis z jakąś tam naklejką, zostawił swoje dane osobowe, no to już nie jest wasz klient. I właśnie ta pierwsza relacja to jest najtrudniejsza rzecz, z którą trzeba sobie poradzić, aby to miało rację bytu. Bo w tym przypadku całą energię będziemy musieli skierować na to, żeby udowodnić deweloperowi, że ten klient jest nasz. Więc jeśli zrobimy taką relację, że w ciągu sekundy mamy potwierdzenie, że możemy z tym klientem pracować, to będzie wszystko ok. Natomiast jeśli forma współpracy będzie tak wyglądała, że my musimy wszystkie dane dać klienta i deweloper nam po tygodniu odpowie, że słuchajcie, możecie nad nim pracować, no to my straciliśmy tydzień czasu. My musimy coś temu klientowi powiedzieć. Proszę zaczekać tydzień, bo nie wiemy, czy winda będzie w tym budynku. Cokolwiek musimy powiedzieć. Natomiast pamiętajmy, że zgłaszając takiego klienta i nie mając pewności, czy on w ogóle jest zgłoszony, to w zasadzie zgłaszamy komuś lida. I nawet jeśli z tego klienta nic nie będzie, no to my jednak zgłaszamy komuś lida, nie wiedząc, czy ktoś nam za niego zapłaci, czy ten lid cokolwiek jest warty. A są naprawdę różne teraz polityki, zarówno deweloperów, jak i różnych pośredników między deweloperem a agencjami nieruchomości, że być może ktoś te lidy wykorzysta w inny sposób. Zawsze można sprzedać kredyt, zawsze można sprzedać to firmie wykończeniowej, zawsze można to sprzedać jakiejś firmie przeprowadzkowej. Także tutaj czynników takich towarzyszących jest naprawdę sporo i tych usług na tym lidzie można dużo zbudować. Więc pamiętajmy, jeśli takie zgłoszenie musimy zrobić i ono za długo trwa, no to z tym lidem różne rzeczy mogą się dziać. I przed tym bym bardzo przestrzegał, bo ja wielokrotnie się przejechałem na deweloperach, że wysyłałem lida i później się okazało, że ten lid był obdzwoniony przez kogoś,
pomimo że tylko ja miałem kontakt do takiej osoby. Do tego stopnia nawet to kiedyś było testowane, że zgłosiłem swój numer agentowi, deweloperowi. Zmieniłem tylko swoje imię, bo nawet dałem swoje nazwisko, no i dostałem telefon, mimo że było cały czas byłem informowany, że takie rzeczy nie będą miały miejsca, więc jak najłatwiej rozwiązać taką sytuację? Jeśli deweloper ma swoje biuro sprzedaży, a mimo wszystko rozważa współpracę z agentami, no to powinniśmy grać tu w otwarte karty. Jak przyprowadzicie, to ten klient już jest po prostu wasz i nieważne, że on był 2 miesiące temu nawet u was. Skoro 2 miesiące temu był u was i nie sprzedaliście mu tego mieszkania, a jeśli my go ładnie za ucho tu przyprowadzimy i spowodujemy, że on nabędzie to mieszkanie, no to uważam, że nam się powinno należeć w pełni tutaj wynagrodzenie za naszą wykonaną pracę. Uważam, że taka forma przy tak otwartych współpracach z deweloperami byłaby najbardziej uczciwa, a nie, że my musimy się domyślać, czy ktoś ma to w bazie, czy nie ma w bazie, bo tu też na niekorzyść tego dewelopera możemy czasami działać, no bo przez ten tydzień my też w oczekiwaniu nie wiemy, czy możemy pojechać i pokazać tę inwestycję, no bo jeśli się okaże, na tej inwestycji na naszym kliencie nie zarobimy, no to jeśli ktoś się kieruje tylko i wyłącznie swoim zarobkiem, a nie dobrem tego klienta, będzie chciał tego klienta przerzucić na inną inwestycję, która być może jest 2 przecznice obok, znajdzie takie silne argumenty i takie atuty, że zrobi to skutecznie. Więc uważam, że takie rozwiązanie przy tej masówie powinno być dosłownie. Przychodzisz, podpisujesz kartę wskazań, kartę prezentacji, cokolwiek, coś, co jest rozliczeniem, że z tą osobą o tej godzinie odbyłeś spotkanie. Więc to jest moje pierwsze takie przemyślenie co do takiej masowej współpracy z deweloperami. Tak jak wspomniałem, są różne takie komórki, różne firmy, które pośredniczą w tym i tutaj rzeczywiście jest fajny efekt skali, bo przychodzi taka firma i mówi: słuchajcie, mamy w swojej bazie 400 agentów łącznie, z czego załóżmy jest 80 fajnych, aktywnych. Jeśli dacie nam tę inwestycję, no to bardzo szybko być może uda nam się sprzedać. No i to bardzo fajne jest, bo rzeczywiście w grupie siła. Jeśli idą hurtowo, to działa to troszkę tak jak Groupon, że są hurtowe zakupy, więc można lepszą prowizję być może ugrać albo inne lepsze warunki. I to wszystko w teorii jest fajne, ale też uważajcie, jeśli będziecie z kimś takim się komunikowali, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo. Żeby było wasze bezpieczeństwo, że jeśli wy tego leada musicie temu pośrednikowi wysłać, ten pośrednik dopiero go wysyła do dewelopera, no to zobaczcie, tutaj już 2 podmioty mają kontakt i prawo do korzystania z waszych leadów. Co się tam po drodze wydarzy, to już sami możecie sprawdzić, natomiast miejcie świadomość, że w 2021 roku koszt pozyskania leada jest naprawdę coraz droższy. Jeśli agencja to robi dzięki swojemu know-how, dzięki swoim reklamom, to oni za to płacą. I to, że za darmo tak tego leada będziecie oddawali, no to te agencje będą miały coraz większy problem. Natomiast jeśli sami potraficie już generować te leady, no to macie doskonałą chyba tego świadomość, że nie da się ich wygenerować nieskończoną ilość i czasami może się okazać, że będziecie mieli z polecenia 3 osoby, dla których poszukujecie w miesiącu, czasami będzie 0, a czasami będą 2 na kwartał, więc też nie warto ich tak rzucać na prawo i lewo, bo być może ktoś je przejmie, kto jest od was skuteczniejszy, kto będzie miał więcej atutów w ręku. Inny przykład współpracy z deweloperem to jest taki, że deweloper jest od tego, aby budować, czyli to najczęściej ta forma współpracy może się zrealizować przy mniejszych, początkujących deweloperach. Deweloper, firma 4-osobowa, która co chwilę ma jakieś ekipy podwykonawców i ten deweloper się tylko zajmuje tą budową. Nadzoruje, zamawia jakieś produkty, zamawia sprzęt dla budowlańców, dba o nich, rozlicza się i tak dalej. Natomiast całą sprzedaż outsourcuje jednej agencji nieruchomości. Wtedy przychodzi taki deweloper do agencji nieruchomości, pijemy razem kawę i deweloper mówi: słuchajcie, okej, robicie mi cały marketing, robicie mi stronę internetową, robicie mi całą sprzedaż, także ja się niczym nie martwię, a jak mi jeszcze pomożecie w prawie i znajdziemy jakiegoś tam notariusza, który to ogarnie i być może ktoś to ogarnie kredyty, to ja mam problem z głowy i ja jestem dosłownie deweloperem. Nie muszę być sprzedawcą, tylko deweloperem. I taki układ jest bardzo fajny, tylko że on ma wtedy formę i znamiona bardzo mocno z wyłączności, więc nie wszystkie agencje mają w tym doświadczenie, nie wszystkie potrafią to robić, i dlatego nie zawsze to wyjdzie. Natomiast widzę, gdy badam tak wstępnie, rynek się rozgląda, bo ja nie szukam mocno tej deweloperki, ale widzę, że jest sporo deweloperów, którzy by z chęcią skorzystali z takiej pomocy, no bo pracowali 20 lat w Niemczech, pracowali 20 lat być może w Anglii, nauczyli się tego fachu, zobaczyli, jak się takimi brygadami też kieruje, że to nie jest takie trudne,
zauważyli, że być może można dość szybko coś sprzedać, więc tych pieniędzy swoich czasami nie trzeba tak wielu angażować, a na tej dźwigni, na tym efekcie skali może się okazać, że się całkiem fajnie zarobi, więc takich początkujących deweloperów w tej grupie na pewno znajdziemy dużo osób, które być może by chciały taką usługę no po prostu outsourcować, czyli mieć to z głowy. Tak jak my jako agencja nieruchomości często outsourcujemy inne usługi podwykonawcze, kto inny nam robi strony internetowe, mało która agencja robi sama. Najczęściej komuś za to płacimy, komuś to zlecamy. No i tak samo moglibyśmy teoretycznie informatyka zatrudnić, zrób nam stronę i okej. Ale taniej nam jest zlecić to komuś, ewentualnie raz na pół roku robić poprawki, czy tam mieć abonamentową czujność takiego programisty, który jak coś się tam wykrzaczy, to że nam to naprawi. I naprawdę dokładnie może być tutaj. Są często deweloperzy, którzy się składają właśnie z czterech chłopaków, którzy samemu próbują coś robić. No jeden ma żonę, która chciałaby sprzedawać, więc mamy już niby sprzedawców. No i są też takie osiedla czasami, które się troszkę dłużej sprzedają, bo jednak sprzedaż nieruchomości nie jest taka prosta. To się wydaje, że to jest wszystko proste, a jak w ogóle, że sprzedaje bezpośrednio, to że to się samo sprzeda. Naprawdę bardzo wiele sytuacji widziałem, gdzie właśnie ci debiutanci no mieli kłopot. Mieli kłopot, a to w pewnym momencie jest najistotniejsza rzecz tego dewelopera, żeby jednak to sprzedał. Bo po czorta mu są 4 domy albo 8 domów, na których zaczął. To mu jest do niczego niepotrzebne. Jeśli chodzi o nasze pośrednictwo w usługach deweloperskich, w nieruchomościach deweloperskich, to chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że to bardzo często nie ma nic wspólnego z nieruchomościami. Jedynie formalności prawne są typowo nieruchomościowe. Natomiast my często sprzedajemy coś, czego nie ma. My sprzedajemy prawie to samo, co się sprzedaje na Forexie, w jakichś instytucjach finansowych, gdzie są właśnie różne instrumenty finansowe, instrumenty inwestycyjne. To jest całkiem inna sprzedaż. I często agenci nieruchomości myślą, że skoro sprzedałem 7 mieszkań na rynku wtórnym, gdzieś tam w bloku i na parterze, i w wielkiej płycie, i w nowoczesnych apartamentowcach, to wiem już wszystko o nieruchomościach i mogę sprzedawać teraz deweloperskie. Nie pamiętajcie, te dobre inwestycje, one się w dużej mierze potrafią sprzedać naprawdę na tym etapie dziury w ziemi. To nie jest taka przenośnia, tylko naprawdę na tym etapie to potrafi się sprzedać. Jedni potrafią to robić lepiej. Niektóre rzeczy to się same sprzedają na tej zasadzie, że kupujący przychodzi, bo naprawdę to będzie taka topowa jakaś inwestycja. Natomiast pozostałe rzeczy, gdzie aktywnie trzeba sprzedawać, to nie ma prawie nic wspólnego z taką typową naszą nieruchomościową pracą, no ponieważ nie mamy tych wnętrz, ponieważ nawet często budynku nie mamy, polegamy jedynie na jakichś tam makietach, być może na jakichś wizualizacjach i to jest wszystko, na czym polegamy, a musimy czasami kogoś przekonać, żeby wydał taką samą kwotę, jaką może wydać za mieszkanie, w którym już ma kluczyki, w którym jutro idziemy do notariusza, bo na wtórnym to potrafi być szybko i za 3 dni się przeprowadza i jest u siebie. Tu jest całkiem inna sprzedaż, tu całkiem inne umiejętności są potrzebne. Tu jest bardzo przydatny storytelling i umiejętność no, w zasadzie wizualizowania w słowach tego, o czym rozmawiamy. Natomiast jeśli ktoś kupuje którąś nieruchomość już na rynku pierwotnym, no to nie będzie miał takich oczekiwań, on wszystko doskonale wie, on potrafi plany czytać, on potrafi sobie wszystko wyobrazić. Jak jeszcze sprawdzi jakiegoś dewelopera, u jakiego akurat nabywa nieruchomość, to w ogóle będzie dla niego cała taka jasność. Jaka według mnie przyszłość jest w tej współpracy? Uważam, że przyszłość może być całkiem fajna, bo myślę, że będzie coraz więcej deweloperów, szczególnie tych małych, ponieważ widzę, że sporo gruntów po prostu się sprzedawało. No, część się sprzedaje jako lokata kapitału, część może na potrzeby własne, ale myślę, takie działki, które sprzedawaliśmy 3-4 tysiące metrów powierzchni, jak najbardziej mogą służyć deweloperce, szczególnie gdy w planie miejscowym rzeczywiście taka możliwość widniała. Więc myślę, że przy dużych miastach będą coraz bardziej te deweloperki małe powstawały. Tym bardziej, że coraz bardziej doceniamy domy, bo jednak mieszkania poszły mocno w górę. Domy dopiero chyba zaczynają iść w górę. Więc często w dużym mieście, jeśli ktoś ma kupić 3-pokojowe mieszkanie, to za te same pieniądze może kupić 130-metrowy domek, gdzie się 15 minut jedzie do centrum miasta. Są takie możliwości w tych dużych aglomeracjach, więc myślę, że ten trend coraz bardziej będzie się rozwijał. Myślę, że nie będzie to sztywna taka tendencja wzrostowa, natomiast tendencja wzrostowa myślę, że będzie nadal przez to, że te mieszkania mają takie wariackie też ceny, więc początkujący deweloperzy być może będą chcieli się z kimś wesprzeć. I tutaj jeśli będziecie mieli to doświadczenie, będziecie mieli pomysł, wasza agencja będzie miała pomysł, bo pamiętacie, w deweloperce to już nie są tylko te czasy, że wrzucimy na 2 portale ogłoszenie z wizualizacją, żeby sprzedać. To tak nie jest, natomiast jak to się sprzedaje, no tego wam teraz nie mogę powiedzieć, ale to nie jest tak, że tylko w taki sposób się to sprzedaje, więc
miejcie to na uwadze, że jeśli wasza agencja ma pomysł, jak sprzedawać, potrafi to robić, no to będzie jej łatwo i wam z automatu też. Natomiast jeśli się do tego dopiero chcecie zabierać, to pamiętajcie, że to z pośrednictwem nieruchomości ma naprawdę mało wspólnego, jeśli mówimy o te takie rzeczywiste czynności, rzeczywiste działania, bo na papierze to jest wszystko podobnie. Tak samo prawo po prostu do nieruchomości sprzedajemy, której nawet jeszcze teraz nie ma, ale w rzeczywistości wygląda to troszkę inaczej i warto się nad tym zastanowić. Natomiast zajmują się tym tylko zazwyczaj, jeśli to jest outsourcowane, zajmują się tym biura nieruchomości, no bo nie ma nikogo jeszcze takiego, nie powstał taki zawód, pośrednictwo w nieruchomościach deweloperskich. Natomiast są inwestycyjne deweloperki, którymi rzeczywiście zajmują się w ogóle nie pośrednicy, tylko właśnie jacyś agenci finansowi, jakieś pracownie finansowe i tam rzeczywiście, jeśli to służy lokowaniu pieniędzy i być może pomnażaniu, bo pamiętajcie, że deweloperka to też są różne apart hotele, kondo hotele, także takie możliwości, które co miesięczny jakiś przychód generują i gwarantują z automatu też operatora, czyli nam praktycznie cały kłopot z głowy spada, to takie możliwości też są. Mimo wszystko namawiam do współpracy z deweloperami, potrafi ta współpraca być fajna. Pamiętajcie czasami, że jedno spotkanie pozyskowe może wam zagwarantować 10 lokali różnych, czy to 10 mieszkań, czy 10 domów być może. Także jeśli tych pozysków bardzo nie lubicie, to się lepiej skoncentrować na deweloperze, jeden pozysk, 10 mieszkań. I to się wszystko wtedy potrafi spinać. Trzymam kciuki za wasze współpracy deweloperskie i oby wam się wszystkim powodziło. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie